Cześć, witajcie na nowym kanale YouTube Savage Gear, na którym chcemy Wam pokazać w okresie zimowym, kiedy więcej czasu spędzicie przed ekranem komputera niż nad wodą, nową ofertę, nowy produkt Savage Gear przeznaczony na sezon 2014. Oferta jest bardzo szeroka, bardzo ciekawa, będą nowe wędziska, będą nowe przynęty, nowe ubrania, kilka akcesoriów, naprawdę czeka Was ciekawy rok. Dzisiaj jest z nami nasz konsultant, tester Rafał Malinowski. Witam. Przygotowaliśmy na rozpoczęcie bardzo ciekawy temat. Są nim nowe przynęty 3D Crayfish. Jest to zwycięzca tegorocznych targów FTX w swojej kategorii przynęt miękkich, a także zwycięzca w opinii zwiedzających te targi. Najkrócej, jak można to określić, idealna reprezentacja żywego raka powstała na podstawie skanów trójwymiarowych. Bardzo technologicznie rozwinięta. Mamy tu komory powietrzne, o których opowie nam więcej Rafał. Rafale, co możesz więcej powiedzieć na temat tych przynęt? I co bardzo ważne, bo pojawiają się takie pytania z różnych stron, co tak naprawdę mówi się na nim? Tak, ja powiem bardzo króciutko odnośnie asortymentu. Dwie wielkości 8, 12 oraz 12,5 cm, cztery kolory, bardzo oryginalne możemy było powiedzieć, takie jak Black Brown, jak Magic Brown, jak Red oraz Ghost. Savage dodatkowo dołącza do przynęt systemy zbrojeniowe w trzech postaciach typu główka jigowa, specjalnie stawiająca przynętę w pionie, typu hak offsetowy oraz systemik do prowadzenia powierzchniowego do typowego twitchingu. Odnośnie budowy, tak jak Daniel wspomniał, przynęta zaprojektowana w systemie 3D Scan, bardzo profesjonalnie odzwierciedlająca żywego raka. Szczegóły takie jak pięć odnóży, jak bardzo realistyczny odwłok, jak proporcjonalna długość na przykład szczypiec do budowy całej przynęty. Rafale, słyszałem o dwóch metodach prowadzenia tego rodzaju przynęt, które wiążą się z samym rodzajem zachowania prawdziwych raków, z ich wiekiem. Czy możesz więcej naszym telewizom powiedzieć na temat tej specyfiki w przynętach samczych? No nie ukrywam, że musiałeś mnie gdzieś podsłuchać, jak coś o tym troszkę mówiłem. Tak, to jest prawda. Dwie techniki łowienia, jeżeli chodzi o raka, czyli prowadzenie tak najbardziej realistycznie, jak rak się zachowuje pod wodą. A pierwsza z tych metod to ciężki opad, a druga metoda to wolny opad. Grupa Savage poszła właśnie w kierunku tym łatwiejszym tak naprawdę, czyli w wolnym opadzie. Służy to temu, że bardziej jesteśmy w stanie zaprezentować przynętę drapieżnikowi, który jest bardziej skłonny do szybszego ataku niż przy ciężkim opadzie. O co chodzi z wilinką? Tak, to bardzo, bardzo szeroki temat, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wilinkę. Najbardziej skuteczny właśnie w pozyskiwaniu drapieżnika, łowiąc przynętą jako rak. W zależności od rocznika i stadium rozwoju raka, w pierwszym roku potrafi nawet 8 razy zrzucić pancerz, z tego względu, że pancerz nie rośnie, tylko rak sam sobie rośnie, w związku z tym musi zrzucić pancerz, żeby mógł nawet do 30 dni urosnąć nowy. Generalnie im starszy rak, tym ten cykl wylinki po prostu jest mniejszy. Na przykład w stadium trzeciego roku życia raki osiągają dojrzałość płciową i na przykład samica potrafi tylko w skali roku raz rzucić pancerz, natomiast samiec nawet do 2-3 razy. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to poruszamy? To jest bardzo ważne. Znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli wolnego opadu i szybkiego opadu. Raki generalnie w normalnym stadium, wtedy kiedy posiadają pancerz, są twardsze, poruszają się o wiele szybciej, jeżeli chodzi o drogę ucieczki przed jakimkolwiek zagrożeniem, niż w momencie, kiedy są w trakcie wylinki i nie posiadają lub zrzucą ten pancerz i nie mają już tego pancerza. Raki, które nie mają pancerza, są świeżo po wylince, a odrasta im w ciągu do 30 nawet dni, po prostu zazwyczaj najprościej na świecie uciekają w miejsca porośnięte, w miejsca, gdzie nie są dostępne dla drapieżnika, z tego względu, że jest to wyjątkowy przysmak w okresie wtedy, kiedy rak właśnie traci ten pancerz. Słyszałem też o
pewnej specyfice ataku, szczególnie o koni, na raki, które ten pancerz posiadają. Jak wygląda sprawa z łowieniem okoni na raki? Jak do tego podchodzić w wypadku okresu, kiedy jest wilinka i okresu, kiedy tej wilinki jeszcze nie ma? Tak. Przyjmijmy, że rak z pancerzem jest twardszą zdobyczą dla drapieżnika. A dlatego też ryby podchodzą do tego bardzo ostrożnie. Zwłaszcza o konie. I nie ukrywam, że miałem bardzo dużo doświadczeń łowiąc rakami, pozyskując właśnie między innymi o konia. Tak naprawdę no nie wiemy, jaki drapieżnik będzie zainteresowany w danej chwili przynętą. Natomiast w większości były to o konie. I tutaj, Danielu, warto o tym powiedzieć, że okoń jest tak cwaną rybą, reaguje natychmiastowo na przynętę prowadzoną moją szkołą, którą ja uwielbiam, czyli ciężkim opadem. Zdarza się często, nie zawsze, to trzeba zaznaczyć, ale często, że okoń podczas prowadzenia pierwszego opadu, kolejnego, następnego, zamkniętym pyskiem atakuje zdobycz, ogłuszając ją, dosłownie ją ogłuszając. Tak się zachowują również sandacze, ale to nie o tym teraz. A reakcja wędkarza jest natychmiastowa. Kontakt na wędce, przekazanym na rękę, cięcie, nie mamy kontaktu, nie mamy holu, nie mamy ryby, nie mamy nic. I tak zakładamy z 10-15 razy i po prostu wędkarz w pewnym momencie dostaje szału, co się dzieje. Niestety tak, Danielu, oko nie reagują. Często, gęsto, w momencie, kiedy rak nie jest w okresie wylinki, czyli posiada swój pancerz, jest twardszą zdobyczą, jest jakimś niebezpieczeństwem dla ryby, w sensie uszczypnięcia i tak dalej, bo posiada twarde szczypce, po prostu okoń najprościej na świecie zamkniętym pyskiem dojeżdża, stuka, ogłusza raka tak naprawdę i w przeciągu kilku sekund, nawet do pięciu, to bardzo ważna rzecz, gdzie wędkarz musi się przestawić do momentu cięcia, od momentu brania liczymy, zakładamy maksymalnie do 5 sekund i wtedy następuje puste, bezkontaktowe cięcie i mamy 100% gwarancji na to, że tam będzie właśnie na końcu naszego haka jigowego czy offsetowego ryba, która atakowała naszego raka. Tak to wygląda. No to każdy wędkarz teraz musi sobie wyrabiać refleks no, niemalże sapera. Tak, nie jest to łatwe. W temacie militarnym zostając, firma Savage ma taką tendencję, jaką mieli Rosjanie w czasie zimnej wojny, czyli budowania kompleksów uzbrojenia. To nie jest tylko jeden element, sama przynęta, ale też cały ogromny zestaw akcesoriów do niej. Jest ich dużo do tej przynęty i sprawiają, że zachowuje się ona w bardzo odmienny sposób, w zależności od wybranego zestawu. Co nam możesz powiedzieć na temat tego kompleksu? Tak jak wspominałem wcześniej, Savage poszedł w kierunku wolnego opadu, który jak się okazuje jest łatwy. Dlaczego? Dlatego, że ma imitować raka w momencie wylinki, to znaczy zaraz po wylince tak naprawdę. Wolny opad, co oznacza? Oznacza to, że czy to główka jigowa, czy hak offsetowy nie są ciężkie i dzięki temu po prostu wędkarz jest w stanie zaprezentować jak najbardziej tą przynętę realistycznie w dłuższym opadzie, wtedy kiedy drapieżnik generalnie ma dłuższy czas na to, żeby zaatakować swoją zdobycz.